Siemano, zaczynamy vloga obiecanego do Łodzi. Tam jest jakaś dziewczyna z tyłu. Ona jedzie jako pomponiara, będzie nas dopingować. Abdul Wisimulacha. Widać cię? Nie, średnio. Nie widać? To pokaż się. Cześć. Zostało nam 244 km. Czyli pojedziemy jakieś 4 godziny. Nie, bo ja jadę przepisowo. Ja w ogóle nie jadę. Spalanie, jak widzicie. O. 60 na godzinę jechaliśmy. Ale tu jest fajne, jak się depnie, to jest kurwa momentalnie 50 spalanie. No i 100 na godzinę, ale dalej nie jedziemy, bo ja jeżdżę przepisowo, więc nie ma co. W każdym razie dzisiaj start w Łodzi, taki tylko z dupy. Może Abdul sobie też wystartuje? Myślę, że jo. No, tak, żeby sobie tylko chociaż u mnie przynajmniej jedno podejście zaliczyć. Jakąś 200, nie będę nic tam więcej wchodził, żeby sobie nie psuć planu. Aha! Jeszcze odnośnie wiadomości na Facebooku. Nie piszcie mi ciągle o te sterydy, kurwa, o te cykle, jak układać, jak co. Od tego jest kanał, żebym ja mógł coś podpowiedzieć. Ja nie mogę komuś mówić, co ma, jak brać i brać odpowiedzialność za to, co kto bierze, bo potem ktoś sobie zrobi krzywdę jakimś chujowym towarem i będzie, że powiedział mu wałga, bo napisał mu wałga na Facebooku. Ja takiej odpowiedzialności za kogoś brać nie będę. Jak chcecie durne kanały o koksie, to jest taki jeden śmieszny z dużymi uszami, który gada bzdury na temat, że nie trzeba brać od bloku, czyli taki typowy przykład tego, jak dopierdolić wiadro koksu, nie umieć trenować, nie znać podstaw, a po prostu napierdolić się tym koksem, nalać się wodą, zrobić jakąś tam formę. No, chcecie takie kanały, to sobie oglądajcie takie kanały, u mnie czegoś takiego nie będzie. Ja nie będę opowiadał bzdur na swoim kanale. Jeżeli już coś mówię, to mówię tylko i wyłącznie orientacyjnie, co ja biorę, co robię, żeby sobie z czymś jakoś radzić. Jedziemy dalej. Idzie Abdul. Wyżebrał jedzenie. Paulina będzie teraz żarła. No pokaż, nie wstydź się. A jak się nie kameruje, to w dupie, że go szalała, nie? No. To jest moje kurczaczki, frytki. Kola podwójnie słodzona, żeby mieć energię. Tak, jedzą. W domu tego nie ma, nie? Jak to zdrowo wygląda. Wysokie obcasy, nigdy z tyłu na ulicach wyglądają jak pracy. Na tych ulicach okradają je dzieciaki, dostarczają wiadomości do dzisiejszej prasy. Czy czujesz do tego? Ja czuję do tego. Niektórym jest ciężko, to miasto napędza nas. Czy czujesz do tego? Ja czuję do tego. Niektórym jest ciężko, to miasto napędza was. Czyś tempo, on napędza wszystkich równo. Są tu miejsca, i nie zjedzie, kurwa. Hopie! Hopie, pierwsze! Są dziewczyny, które zdają się go siłą mocy. Nie widzisz światła neonu i błysk kajdanku. Znowu spisuję, zaszczanie na przystanku. Aha! Dupałem cię? O nim zapomnij, bądź on zgotowa. Poprzez stary dobrym pomnik. Nie spodziewaliście się tego, co, kurwa? Niektórzy do tego hajsu sprzedają. Dlatego trzeba zapinać pasy. No. I pamiętaj, wiesz, to miasto jest nasze. Fufla, miasto, rapu, miasto, przestęp, śmierci przekręt. Miasto nocą, tętni sekret. Ej, chłopaki piją, odwiedzają agencje. Tam przyjemne dupy nocą zarabiają, bo czasne, wiesz. Patryk, ile wagi? Wagi? 101,62 było. Ile zaczynasz? Zaczynam 80. Później myślę, z 92,5 może ten rekord życiowy 100 kg pójdzie. 95, jak była dobra bomba.
nie no, jak steroidy, nie oczywiście od pana, tylko ja biorę z undergroundu, nie? Undergroundy. Z undergroundu. No. I to wtedy, że... Paulina, Patryk, zrobisz stówę czy nie? Zrobisz stówę czy nie? Pokaż, co masz na sobie. To jest strój startowy Pauliny, o. Typowa fitnessiara, wypiąć dupę do telefonu i fajnie pokazać. Nie jestem fitnessiara. U mnie waga 113,5. Zaczynam od 120 kilo. O. I zobaczymy, teraz idziemy coś zjeść. Idziemy żreć, dwa grubasy prowadzą. Whisky in the jar. Patryk, co będziesz jadł? Ja jakieś mięsiwo bym kąsnął. Tu jest pan ziemniak. Pan ziemniak, nie ziemniak. U mnie jest T-Bone z warzywami. Abdul wisi mulacha. Malachę. Je pilowanego coś. Polędwiczki. I tu jest mrożona herbata za 400 zł. Patryk, jak było? Cudownie. Dobrze było. Tak jak mówiłem, robię jedno podejście na próbę i drugie już to faktyczne. Bo Patryk mówi, że poszło za łatwo, a szkoda brudzić ubrań dla jednego podejścia, to coś tam więcej spróbujemy. Jak to drugie dobrze pójdzie, to może to trzecie to prawidłowe, takie co sobie wymarzył, a dzisiaj to sobie może to szczeli. Nie, trzeciego już nie będzie. Nie wychodzi, ty ogarnij. Dawaj! Dawaj! Ale jest się zaliczone. 210 kg zostaje być. Do tego czynu będzie pan Warzego. Następnie zacznie się z domu. Mówił Rzech, że pójdzie więcej. Jorzech w błąd to padł. Hahar jeden. Patryk, jak liga? Pięknie, pięknie to było. Jak oceniasz organizację? Super, fajnie zorganizowane. A jak myślisz, ci poszło? No, myślę, że mi poszło fajnie. Chciałem wycisnąć 100 kilo, poszło 50 więcej. To chyba dzięki treningowi Grzegorza, nie? Tam się śmieje jakaś Ukrainka, zabraliśmy ją. Co? Ukradli. No. Także
Wszystko według planu, wracamy już do domu. Tak jak mówiłem, miałem zrobić 200 i poszedłem na 220, czyli moja silna wola robi ze mną co chce. 210 na lajcie, troszeczkę już się bark cofnął. Na 220 jeszcze nie jestem gotowy, ale myślę, że to nie jest kwestia braku siły, tylko kwestia braku zapoznania z ciężarem od nowa, bo to był taki, powiedzmy, mój powrót. Nieplanowany, spontaniczny, zupełnie bez przygotowania. Także spoko, teraz ostatni tydzień planu na floor pressach i potem będziemy już na pewnym zakresie wyciskać i myślę, że dosyć szybko do tych 240 sobie wrócę. No a później już koszula. Także teraz jedziemy coś zjeść, opuszczamy Łódź i następna część vlogu już w KFC pewnie. Tak, tak. Tak. Patryk jedzie przepisowo 140 na godzinę. Ale wali gówno. No, śmierdzi. I to nie ja, i to nie Super Saiyan. Kuba, jak się wywrócił. Nakryliśmy cię. Ale Paulina wsadzała do buzi. Ja nic nie wsadzałam. No kurwa, musisz nas zdradzać. Ale frytkę. A, myślę, że to co nam przed wyciskiwaniem robiły. Co?